Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zimny, niedzielny poranek. Wybrałem się na grzyby. Pierwszy prawdziwek. Taki troszeczkę już chłodnawy, brzydkawy. Ale zobaczymy, może coś z tego będzie. Liczę na podgrzybki, że się już pokazały, te jesienne. I opieńki może. Nic, szukamy. No i mamy kolejnego prawdziwka. Też taki bladawy. Trochę już widać, ale spoko. Zimno trochę na polu, że widać górkę zdobyłem. Teraz pójdziemy tam dalej, a połazimy z godzinę, zobaczymy. Może coś z tego jeszcze będzie. Mamy pierwszego podgrzybka, zajączka. Proszę bardzo, już jakiś robal musi po nim łazić. Nie jest najświeższej. Pierwszej świeżości, ale nic mu nie będzie. Raczej trzeba brać wszystkie grzyby. Rozejrzymy się tu mocniej po tym lasku. Łazimy. A mamy i kozaczka. Także spoko, jakieś urozmaicenie jest. Taki fajniutki, leśny. Też taki troszeczkę poobgryzany. Ale spoko. Także trzeba łazić, szukać. O, widzę następnego. Koło trójoka rośnie, proszę bardzo. Trójok out. A tego. O, ten już jest śliczny. Także nie będzie tak źle. Właśnie trzeba przerzucić na szukanie kozaków i podgrzybków, a nie prawdziwków. Zresztą co się znajdzie, to zabieramy. Byle jadalne było. To nic, szukamy dalej. Grzybek, leśna gołąbka. Malutka. Ale spoko, na patelnię, na masełku. Także dzisiaj będzie przekrój, widzę grzybów wszelakich maści, gatunków, rodzajów. Ale spoko, pogoda piękna, ociepla się troszeczkę, także już coś tam widzę ciekawego, zaraz podejdziemy. Chyba kozak wielki. No i mamy kolejne trzy gołąbki. To malutka. Tu już mamy takie większe. O Jezu, łamałem ją. Nic to. Jeszcze taka malutka, już ją zostawię. Także będzie co położyć na patelnię. Jest taka maluśka. Zanim się jeszcze podrośnie. Spoko, zaczyna mi się ten lasek podobać. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Taka jodła zwalona. Na środku ścieżki. A tutaj gnie fusek sobie leży. Którego ktoś kopnął. Gnie fusek. Idziemy właśnie na tego zajączka. Ścieżka. Gdzie masz tego zajączka? Jest piękny, to bierz go. Ładny, piękny, właśnie o takie chodziło. Na środku ścieżki. Ścieżka taka. Elegancki, fajny. Chociaż też nie pierwszej świeżości. Ale to nic, grzyb to grzyb. Szukamy dalej. Mamy kolejnego kozaczka. Proszę bardzo, gadziora. Śliczny, młodziutki, zdrowiutki. W takich oto brzuskach. Proszę bardzo. Szukamy dalej. Kolejnego kosaczka. Ale widzę, że stara, więc go zostawimy. Tu za to jest ładny muchomor. Tak zwany przysmak teściowej. Proszę bardzo. Jaki śliczny. Chyba najpiękniejsza ozdoba lasu. Niejadalna. W takich gęstwinkach szukamy teraz. Następny muchomor. Piękny. Jeszcze nie otwarty. I zamiast grzybów szukać, to muchomory same znajduje. Ale śliczny. Ale pięknego prawdziweczka. Młodziutki, zdrowiutki. Proszę bardzo. Wykręcimy. No, takie cieszą. Ale jakieś stare kocopoły. Proszę bardzo. Ciemny las. I piękny prawdziwek. Szukamy dalej. Teraz mamy pięknego muchomora. Cóż za czerwień. A ten w ogóle jaki ma, jaką ma fakturę. Taki jeszcze nie widziałem. Proszę bardzo. Muchomorów.
A gdzie są prawdziwki, ja się pytam. Też jakieś skupisko, jakichś ciekawych grzybów. Szkoda, że czołpienek nie ma. Ale widzę, coś je żarło. Ale spoko. Śliczny pniak. Na gęstwiny, może coś tu jeszcze znajdziemy. Szukamy. Mamy kozaczka. Proszę bardzo, jaki wielki. Co? No, muchomory też widziałem. Muchomorów mam dość. Proszę bardzo. Drusimy ten kozaczek, ale jest taki nie za świeży. Także zostawimy go, niech sobie go robaki albo inne zwierzątka zjedzą. Ale mamy dwa kozaczki nowe. Malutkiego weźmiemy na pewno. Duży. A, też się nada. Nie najgorszy. Grabioki. Takie miejsce. Klony, graby, kozaki. No, mamy kanie, ale coś ją chyba jadło. Też jest tu wyżarta. Ale weźmiemy. To jest kania ruda. Na patelni jak złoto. W jajecznicy. W jajecznicy w jajku, bułce tarte. Co się ją tu chapsło? Jakiś jeleń, sarna. To jest bardziej zeżarta. No ale spoko. Idziemy dalej za grzybkami.